Witaj w odcinku, w którym zajmiemy się wprowadzeniem do odejmowania pod kreską. W tym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób odejmować pod kreską po to, że jak przejdziesz do zadań, które Ci proponuję, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, w jaki sposób odejmować pod kreską. Wytłumaczę to na kilku przykładach. Po pierwsze, tutaj popatrzmy na taki przykład. Będziemy mieli liczbę 68, od której odejmujemy 26. No i tak samo jak przy mnożeniu pod kreską, czy przy dodawaniu pod kreską, te obie liczby musimy zapisać jedna pod drugą w taki sposób, żeby jedności stały pod jednościami i dziesiątki pod dziesiątkami. No i tutaj oczywiście muszę zapisać, że odejmuję, stawiam teraz taką kreską, pod którą zapiszemy wynik. No i teraz popatrzmy. 8 odjąć 6. 8 odjąć 6 jest równe liczbie 2. Natomiast 6 odjąć 2 jest równe liczbie 4. Co to oznacza? To oznacza, że 68 odjąć 26 jest równe liczbie 42. Popatrzmy teraz na taki przykład, w którym od liczby trzycyfrowej, powiedzmy tutaj 398, odejmiemy sobie liczbę dwucyfrową, czyli 64. I tym razem liczbę trzycyfrową zapisuję najpierw, natomiast liczbę dwucyfrową zapisuję pod nią, pamiętając o tym, żeby jedności stały pod jednościami i dziesiątki pod dziesiątkami. I tutaj również muszę zapisać, że odejmuję. Przejdźmy teraz zatem do wykonania tego odejmowania. 8 odjąć 4 jest równe liczbie 4, w związku z powyższym czwórkę zapisuję tutaj. W kolejnym kroku 9 odjąć 6 jest równe liczbie 3, natomiast jeżeli chodzi o tę trójkę, to nie mam czego od niej odjąć, dlatego trójkę przepisuję w to miejsce. No i popatrzmy, 398 odjąć 64 to jest liczba, która jest równa liczbie 334. Popatrzmy, co by się zadziało, gdybyśmy odejmowali od siebie dwie liczby trzycyfrowe. Miejmy tutaj 945 i od tego odejmujemy 123. Zapisuję teraz to odejmowanie tutaj poniżej, pamiętając o tym, żeby rząd dziesiątek, może zacznijmy od lewej strony, pamiętając o tym, żeby rząd jedności stał pod rzędem jedności, rząd dziesiątek pod rzędem dziesiątek i rząd setek pod rzędem setek. Odejmujemy te liczby teraz od siebie. No i popatrzmy, 5 odjąć 3 jest równe liczbie 2. W następnym kroku 4 odjąć 2 jest również równe liczbie 2. I teraz 9 odjąć 1 jest równe liczbie 8. I tutaj mamy wynik odejmowania tych dwóch liczb od siebie, co oznacza, że 945 odjąć 123 jest równe liczbie 822. Popatrzmy na jeszcze jeden przykład. Tutaj będziemy mieli liczbę 400, może niekoniecznie 80, ale powiedzmy 466 i od tego odejmiemy sobie 85. Zapiszemy sobie teraz te dwie liczby jedna pod drugą. Zapisujemy, że odejmujemy. I popatrzmy. 6 odjąć 5 jest równe liczbie 1. I teraz jeżeli będziemy chcieli od szóstki odjąć ósemkę, to okazuje się, że mamy tutaj problem. Ponieważ szóstka jest liczbą mniejszą od ósemki, czyli my liczbą 10 pożyczamy sobie z czwórki. 10 plus 6 jest równe liczbie 16, dlatego ja tutaj 16 zapiszę w tym miejscu. A ponieważ pożyczyłam, to znaczy, że tutaj już mi nie zostaje 4, tylko zostaje mi już 3. I teraz od liczby 16 odejmuję 8. 16 odjąć 8 jest równe liczbie 8, no i tutaj ta trójka zostaje, w związku z powyższym przepisuję ją bez zmian. Czyli tutaj wiemy, że 466 odjąć 85 jest równe liczbie 381. Popatrzmy jeszcze na jeden przykład. Będziemy mieli 246 i od tego odejmujemy 68.
Zapiszę teraz najpierw 246, liczbę 68 zapisuję poniżej, zapisuję, że te dwie liczby od siebie odejmuję. No i teraz popatrzmy. Znowu, jeżeli będę chciała odjąć liczbę 8 od 6, czyli 6 odjąć 8, no to okazuje się, że tutaj mam problem, dlatego że liczba 6 jest liczbą mniejszą od 8. Czyli to samo, co zrobiliśmy tutaj, tym razem od tej czwórki muszę pożyczyć 10, w związku z powyższym tu będę miała 16, ale tu już zostaje mi 3. I teraz 16 odjąć 8 jest równe liczbie 8, w związku z powyższym 8 zapisuję poniżej kreski. I teraz nie od liczby 4 odejmuję 6, tylko od 3 odejmuję 6. No 3 odjąć 6. Znowu zaczynał nam się tutaj robić kłopot, ponieważ liczba 3 jest mniejsza od 6, dlatego tym razem od 2 muszę pożyczyć. Jeżeli pożyczę 10, no to tutaj 10 plus 3 jest równe liczbie 13, więc tu już mi zostaje 1. I 13 odjąć 6 jest równe liczbie 7, w związku z powyższym 7 zapisuję tutaj. I tu mi nie została 2, tylko została mi już 1, w związku z powyższym zapiszę 1. Okazuje się, że 246 odjąć 68 jest równe liczbie 178. W tym odcinku wprowadzającym to już wszystko. Zapraszam Cię teraz do kolejnych moich nagrań z zakresu odejmowania pod kreską, gdzie rozwiążemy już kolejne przykłady.